Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z Konradem Rękasem. Witaj, Konradzie. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie. Konradzie, najczęściej komentowaną sprawą w środowiskach patriotycznych, narodowych ostatnio jest dekompozycja polskiego ruchu antywojennego. Chciałbym cię o to zapytać, bo miałem kontakty z oboma panami, którzy się jak gdyby rozeszli, dokonali tego rozwodu. Były okresy, kiedy żeśmy regularnie coś nagrywali, były okresy, kiedy żeśmy nie nagrywali. Generalnie dosyć krytycznie patrzę na obydwie strony tego konfliktu, a może to nie są jedyne strony tego konfliktu. Chciałem się z ciebie dowiedzieć, czy ty znałeś te postaci, to znaczy Pitonia oraz doktora Leszka, i czy masz jakieś swoje uwagi, dlaczego to tak się skończyło? 1 maja demonstracja, która była swego rodzaju sukcesem, dobra frekwencja, dobra organizacja, i po kilku dosłownie dniach rozpadnięcie się tego projektu. Tak, to rzecz jasna, obu panów poznają oczywiście doktora Sikorskiego już dość dawno, kiedy tak naprawdę kilka środowisk w Polsce podnosiło kwestie geopolityki, czy upowszechnienia w ogóle pojęcia geopolityki w polskim dyskursie, czy publicznym, czy naukowym, czy medialnym. Zarówno ośrodek właśnie doktora Sikorskiego, jak i grupa Mateusza Piskorskiego, myślę, że zrobiły bardzo wiele dla samego przypomnienia Polakom, czy podpowiedzenia Polakom, jak istotnym elementem dla kształtowania stosunków międzynarodowych, czy w ogóle stosunków politycznych, ma relacje geograficzne, relacje wynikające ze samego strategicznego położenia na kuli ziemskiej danych państw i narodów. Przy czym podkreślmy, pojęcie geopolityki, które teraz dopiero robi się dość modne, obecnie jest nieco mocno nawet skrzywione w Polsce. To znaczy, kiedy ktoś mówi w Polsce, zajmuje się geopolityką, promuje geopolitykę, to myśli geopolitykę amerykańską. Przed laty kilkunastu bardzo wyraźnie mówiliśmy o tym, że nie interesuje nas optyka ani Stanów Zjednoczonych, ani optyka Rosji, obie obce przecież i odrębne od sytuacji geograficznej, geoekonomicznej, geopolitycznej Polski, ale geopolityka polska właśnie, i to jest, uważam, rzecz istotna. To gwoli podkreślenia. Oczywiście, z kolei, jeśli chodzi o kolegę Sebastiana Pitonia, byłem zawsze pod dużym wrażeniem efektywności i wagi przekazu, które góralskie weto miało w okresie COVID-a. To jest rzecz oczywiście nie do przekreślenia i kiedy tak naprawdę niewielu z nas, Rafale, oczywiście mówię też i o tobie rzecz jasna, mówiło prawdę o pandemicznym kłamstwie, kolega Pitoń bez wątpienia zrobił wiele dobrego. Dlatego mój stosunek, moja chata z kraja, nie jestem aktywistą polskiego ruchu antywojennego, chociaż kibicuję mu oczywiście z ogromną życzliwością, jest tam wielu moich kolegów, dlatego sam patrzę z dystansu i apeluję odrobinę dystansu. Po pierwsze, rzecz dotyczy oczywiście formy, to znaczy ja jestem głęboko przeciw polityce internetowej. Ja wiem, że z odległości ograniczenia pewne, które nakłada na nas system polityczny III RP, podpowiadają nam, że Facebook, YouTube, czy bardziej nawet niezależne, zwłaszcza nośniki, prawda, i kanały komunikacyjne, są tym główną formą działalności antysystemowej. I czasem mam wrażenie, że one nam zastępują taką trochę prawdziwą działalność. Dlatego z uznaniem patrzyłem na manifestację tą antywojenną 1 maja, zresztą podobnie jak i na marsz zorganizowany przez Konfederację Korony Polskiej posła Brauna, bo to się dzieje w realu, to są rzeczy ważne. One były, niezależnie od tego, że dalej funkcjonują już w obrocie internetowym, rzecz jasna, bo nie medialnym, gdzie są blokowane, niemniej jednak, one pozwalają naprawdę spotkać się ludziom. Tymczasem, kiedy przeszliśmy już całkiem do internetu,
No, nawet my rozmawiając przez Zooma z konieczności geograficznej właśnie, to też troszeczkę za dużo się w tym internecie dzieje. To znaczy rzeczy, które kiedyś byłyby przedmiotem uzgodnień, przedmiotem negocjacji, przedmiotem dyskusji lub sporów wewnętrznych, teraz są beztrosko rzucane od razu jako wideoblog, jako wpis na Facebooku, jako komentarz. Od kilku lat się jest ta tendencja już upowszechnia i ona szalenie osłabia antysystem, dlatego że no, umówmy się, czy wyobrażamy sobie, że nasi szanowni przeciwnicy, czyli zdrajcy Polski z Platformy czy PiSu, tak sobie beztrosko dyskutują na Twitterze, kto kogo tam, kto się kim zawiódł, kto kogo tam załatwi i kogo się za moment wykreśli z list. No nie, no oni tak nie robią, to dlaczego my tak robimy? No przecież to jest nonsens, prawda? I to jest samobójstwo, no niestety, no ale na wypracowane przez nas samych. To jest pierwsza kwestia, formalna. I druga jest rzeczowa. Ja oczywiście nie odmawiam wagi kwestii dyskusji historycznej o znaczeniu zajęcia Polski przez Armię Czerwoną i tego, jaki nasz stosunek jest do tego dzisiaj. To jest istotna kwestia historyczna, bez wątpienia. No niemniej jednak, proszę Państwa, opamiętajmy się troszkę. Czy uznanie niepodległości Polski w 1918 roku najważniejszym tematem było powstanie listopadowe? A to jest taki sam dystans czasowy, 80 lat mniej więcej, prawda? No, no nie był to najważniejszy temat dla odradzającej się Rzeczpospolitej, która musiała walczyć o granice, sprzeciwiać się bolszewizmowi, bronić polskości na Śląsku i tak dalej, i tak dalej. No, proszę Państwa, no miejmy jakieś poczucie ważności, jakąś hierarchię tego, co jest istotne, a co nie jest. No. Jeśli ktoś nie chce 8 czy 9 maja iść na groby czerwonoarmistów, pełni rozumiem, no może pójść na groby żołnierzy polskich. Jeśli złoży ten kwiatek na grobie żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych, też dobrze, bo krew przelana za Polskę ma jedną cenę. A już kłóci się o to i właśnie, że to jest powód jakichkolwiek rozłamów, a obie strony teraz zawzięcie dyskutują, czy to było wyzwolenie, czy nie było wyzwolenia, gwałcili tylko Niemki, czy może Polki też gwałcili, a komuś Stalin wywiózł dziadka, ale Hitler był gorszy. No ludzie, no. Bardzo cenię w narodzie polskim, że ciągle jeszcze ta świadoma część zna historię. To jest na pewno lepsze niż ci, którzy myślą, że Grunwald to papierosy, a Giełło to piwo. No generalnie na pewno jest to lepsze. No ale też niech nam historia nie zastępuje myślenia o przyszłości. W tej chwili nie wojna 1944 roku jest najważniejsza, tylko ta, która być może będzie w 2023 albo 2024 na ziemiach polskich. I tu powinniśmy jednoczyć siły niezależnie od tego, co myślimy o Krasnej Armii, bo to naprawdę nie jest w tym momencie najważniejsze. Dlatego ja nie wiem, jakie były prawdziwe powody, czy to są rzeczywiste powody, czy były jakieś inne, jak się też sugeruje, jakieś związane z bieżącą polityką. W to nie wnikam, bo mnie, że tak powiem, w tych ustaleniach nie było i nie ma. No niemniej jednak apeluję o odpowiednie hierarchizowanie celów. Najważniejsze w tej chwili jest uratowanie Polski przed wojną, uratowanie Polski przed postępującą ukrainizacją i no, chociaż stopniowe budowanie jakichś podstaw suwerenności gospodarczej kraju. To są trzy cele, po których powinniśmy się jednoczyć. To, co nas dzieli, odłóżmy na moment na spory po zwycięstwie, albo przynajmniej po pierwszym kroku do zwycięstwa. Takie jest moje zdanie. To nie jest pora na kłótnie. Pojawia się od wielu miesięcy pojawia się pytanie, czy ta zapowiadana ukraińska ofensywa ruszy. Na razie za bardzo tego nie widać. Były skromne obchody w Rosji Dnia Zwycięstwa. Rzeczywiście czołg chyba tylko jeden historyczny przejechał. Cała defilada trwała pewnie kwadrans. No ale takie są czasy. Czy uważasz, że dojdzie do jakiegoś przyspieszenia? Bo ja tak naprawdę oprócz takiej propagandowej walki, zapowiadania jakichś kroków, to od pół roku, a może i dłużej, nie widzę tam specjalnie jakichś bardziej istotnych ruchów. No chyba, że pan Prigorzyn znowu zrobi jakąś manifestację i będzie groził, że wycofa się z Bachmutu, czy tego typu jakieś, no podobnie zresztą postępuje Kadyrow, pewne rzeczy nagłaśnia.
dziwna ta wojna i czy to będzie trwało jeszcze miesiącami, latami, ta dziwna wojna, czy uważasz, że zbliża się jakiś przełom? No, trzeba podkreślić jedno. No, faktem jest, że kiedy Niemcy stali pod Moskwą, to wprost z defilady najpierw pierwszomajowej, a potem tej poświęconej obchodom rewolucji październikowej, Armia Czerwona szła prosto na front. No, ale oni wtedy byli pod Moskwą albo niewiele dalej, już powoli stopniowo odpychani. Tym razem ten front jest daleko, no i tam też jest sprzęt wojskowy. Ja bym się tutaj decydowały też względy właśnie propagandowe, to znaczy zrobienie show i pokazu wojennotechniki, jak to mówią Rosjanie, wzbudziłoby pytania, no zaraz, zaraz, to wy tutaj defilujecie, a to jest w Rosji zawsze była poważna sprawa, która przygotowania trwały tygodniami, to wojsko było tam w tych miastach tam koszarowane, jeździło w tej i nazad, widziałem to parokrotnie, bo mówię, no zaraz, zaraz, to wy sobie tu defilujecie, a tam chłopcy giną w okopach, prawda? To nie byłoby dobrze odebrane i Rosja też musiała brać to pod uwagę. Defilada zwycięstwa to miała być w Kijowie, a nie w Moskwie. W związku z tym trudno się dziwić, że nie przywiązano w tym momencie takiej wagi do obchodów, ale bardzo mocno położono akcent na przywołanie elementu historycznego. To pokazuje, że z takiego lokalizowania tej wojny, z takiego chronienia opinii społecznej, publicznej w Rosji przed świadomością, że Rosja toczy wojnę, zaczyna się już tak no, mocniejsze nawiązywanie do tradycji Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Pamiętajmy, że historycznie Rosji takie wojny ofensywne czy wojny lokalne nigdy jakoś specjalnie szybko nie szły, to znaczy one nie budziły też takiego wysiłku, wzmożonego wysiłku rosyjskiego. Ja wiem, że nikt w Polsce o tym nie pamięta i nie wie, no niemniej jednak na przykład wojnę zimową z Finlandią Związek Sowiecki wygrał. Znaczy każdy w Polsce myśli, że przegrał, ale to nieprawda. Związek Sowiecki wygrał wojnę zimową z Finlandią. Dowcip polegał na tym, że specjalnie się tym też nie przejął. Znaczy postawił warunki takie minimalistyczne, mniej więcej takie same, jakie miał na samym początku. Znaczy mogła sobie Finlandia oszczędzić całej tej wojny i po prostu je przyjąć. One były bardzo podobne jak te, które dostał tak naprawdę Kijów. To znaczy demilitaryzacja i pewne drobne korekty graniczne. Ale Rosjanom się tego nie bardzo chciało toczyć. Nie. Oczywiście Rosja przegrała słynną wojnę rosyjsko-japońską w 1905 roku, niemniej jednak przegrała ją w momencie, kiedy miała już przewagę militarną na froncie dalekowschodnim, nie, bo tam dopłynęła w końcu następna flota, wojsko, między innymi mój świętej pamięci pradziadek, który sobie szedł piechotą, no bo jedną nitką kolei transsyberyjskiej długo się jechał, jest pół roku szedł właśnie w stronę porta Tura, który w międzyczasie zdążył upaść. No i Rosjanie tam już stanęli, Rosjanie mogli pobić tych Japończyków, pomyśleli, a po cholerę nam to. Nie, w sumie nie trzeba. Rosjanie muszą mieć wroga pod Moskwą, żeby się obudzić. No to jest fakt. Ja przypominam, że jest jeszcze jeden naród, któremu się najlepiej wychodzi taka walka, jak ma wroga pod Warszawą, prawda? Więc powinniśmy to doskonale zrozumieć, bo tylko wtedy nam się udaje mobilizować do jakiegoś aktywnego działania, chociaż czasem jest już za późno. Więc tutaj to nawiązanie do wojny ojczyźnianej może być pewnym sygnałem. Jak ta wojna będzie przebiegać? No, z ofensywami to jest też trochę tak, że no, tak długo wołano wilka, czyli Putina, żeby przyszedł na Ukrainę, no aż w końcu przyszedł, prawda? Kiedy w to już naprawdę nikt nie wierzy. Pamiętajmy, że tuż przed 24 lutego jako inwazję rosyjską podawano rosyjskie ruchy na Ługańszczyźnie. Prawda? Czyli na terenie zajętym przez Rosję w 2014 roku przesuwały się oddziały wojskowe rosyjskie. Mówią, no, to jest ta inwazja, o której mówiliśmy, bo spodziewano się, że nic więcej Putin nie zrobi, niż prowadzenie dodatkowych oddziałów do Ługańska i do Doniecka. Dlatego tak wszyscy byli zdziwieni, że ofensywa naprawdę nastąpiła, ta słynna specoperacja. Więc teraz, czy teraz będzie ofensywa ukraińska? Rzecznie, trochę za dużo się o niej słyszy. Trochę to wygląda tak, jakby znowu chciano wywołać Rosjan, jakby spodziewano się, że Rosjanie wyjdą za swoich umocnień, wyjdą z obszarów umocnień, które sami tam stworzyli mniej więcej na linii Dniepru i po linii wyzwolonej części Donbasu. No i to ułatwiłoby, powiedzmy, no jakąś operację przy użyciu na przykład tych lekko odnowionych ukraińskich sił powietrznych zasilonych samolotami choćby z Polski. No Rosjanie tego pewnie nie zrobią, dlatego że generalnie preferują wojnę defensywną, taka jest ich natura i to im wyraźnie lepiej idzie. A jeśli nawet, no cóż,
niezależnie od tego, umówmy się, ile jeszcze wsi jedna czy druga strona zajmie, ile jeszcze ofensyw się przemieli, jak niczym w Wielkiej Wojnie, czy niczym w I wojnie światowej, to znaczy kiedy tych ofensyw na froncie i wschodnim, i zachodnim było mnóstwo, sprowadzały się one do jednego, do mielenia setek tysięcy ludzi. Tutaj na szczęście skala jest nieco mniejsza, no niemniej jednak i Brusiłow po rosyjskiej stronie, i Hindenburg po niemieckiej, i Żoff po francuskiej mieli za sobą takie pomysły, że a może przemielimy jeszcze paręset tysięcy i zobaczymy, kogo zostanie więcej, prawda? No, ta wojna tak się wtedy toczyła. No tutaj w tym przypadku no, Rosjanie mieli szansę większą, bo jest ich najwięcej. No niemniej jednak pamiętajmy, że walczą nie tylko z Ukrainą, ale z całym Zachodem, więc też jednak muszą liczyć zamiary na siłę, a nie odwrotnie. No i tutaj, no cóż, powtórzmy, ile by jeszcze wsi, którakolwiek ze stron nie zajęła, nie, póki co, inicjatywa strategiczna jest po stronie rosyjskiej. Taktyczne sukcesy Ukrainy, które niewątpliwie miały miejsce podczas tej wojny, porażki, zwłaszcza takie te propagandowe, prestiżowe Rosji, które się zdarzyły bez wątpienia, nie zmieniają faktu, że to Rosja jednak jest w tym momencie no, z tym handicapem generalnie rzecz biorąc, ma to oni zajęli 20% ukraińskiego terytorium, to oni zabezpieczyli mniej więcej najistotniejsze elementy swojego stanu posiadania, nie posuwając się istotnie naprzód, likwidują siłę żywą i materialną przeciwnika, wiążąc w zasadzie wszystkie siły nie tylko Ukrainy, ale też i możliwości gospodarcze całego Zachodu przy niepełnym wykorzystaniu środków własnych, to też jest dosyć charakterystyczne i istotne. Dlatego wydaje się już mniej więcej jasne, że rozstrzygnięcie tej wojny musi być rozstrzygnięciem politycznym, co jest dobrze dla nas, bo jeśli rozstrzygnięcie miałoby być militarne, to niestety możemy się obawiać z udziałem Polski. Dyplomatyczne będzie na pewno bez udziału Polski, no ale oby nastąpiło, to znaczy w tym momencie pamiętajmy, że no, podstawowym hasłem antywojennym jest, że najgorszy nawet pokój będzie dla nas lepszy niż najlepsza nawet wojna. Chciałem cię spytać o to, czym żyje z kolei mainstream i w Polsce, i na całym świecie. Koronacja króla i królowej. Równocześnie, wiadomo, jesteś w takiej części Wysp Brytyjskich, gdzie raczej pewnie większość patrzy niechętnie na to, co się dzieje w Londynie, w katedrze Westminsterskiej czy w pałacu Buckingham. Jakim echem ta koronacja się odbiła i jakie ona może mieć znaczenie? Czy jest to taki przejściowy król na kilka lat, czy może to potrwać dłużej? No bo wiadomo, jak pójdzie w ślady mamy, to jeszcze kilkadziesiąt lat może porządzić. No, rzecz jasna, rzeczywiście Szkocja była tą częścią Zjednoczonego Królestwa, której nie było ani jednej imprezy masowej poświęconej koronacji, nie było tam telebimów, nie było pokazów. Co więcej, no Szkoci najczęściej, jeśli już dzielili się takim memem, znaczy memów było oczywiście mnóstwo, ale akurat jednym z nich była taka mapka pełna czerwonych znaczków na mapie UK, mówiłem. I pytanie, czy to imprezy poświęcone koronacji? Nie, to food banki, czyli banki żywności dla najuboższych. I to pytanie, no właściwie demagogiczne, no niemniej jednak zgodne z prawdą, to znaczy jak jednocześnie utrzymuje się uprzywilejowanie klasy próżniaczej i grupy monarszej w UK przy jednoczesnej bardzo restrykcyjnej polityce socjalnej i bardzo i pozycji ekonomicznej sprzyjającej rozwarstwieniu społecznemu, no pytanie jest zasadne. Oczywiście trudno je było zadać samym zainteresowanym, dlatego że metodami wyćwiczonymi już podczas COVID-a i niedawno też podczas manifestacji antywojennych brytyjska policja i kontrwywiad bardzo twardo wystąpiły przeciwko akcjom republikańskim, tym akcjom przeciwników monarchii, które miały miejsce w Londynie. Miały miejsce zatrzymania, manifestacje legalne i zarejestrowane zostały wypchnięte
poza tam zakres, że tak powiem, zasięgu wzroku gości tej, prawda, wspaniałej uroczystości i tak dalej. Także system brytyjski, tak jak każdy inny zachodni, no, ze wskazaniem oczywiście też polskiego i tutaj tych środkowoeuropejskich, generalnie rzecz biorąc, odchodzi od tych pozorów demokracji liberalnej i zabawa, że możecie sobie krytykować nawet i monarchię, już nie obowiązuje, to znaczy ten zakres cenzury zaciska się i w tym niby to liberalnym i pełnym wolności słowa w Zjednoczonym Królestwie. Cóż, co do samego Karola, no tak, tak, jego długowieczność jest poważnym niebezpieczeństwem, dlatego że ten ród rzeczywiście i po stronie matki, i po stronie ojca ma tendencję do długiego życia. No jeśli pójdzie w ślady babki, czyli królowej matki słynnej, no to już w ogóle może sięgnąć powyżej setki. Co więcej, no ta monarchia ma to do siebie, że raczej sama wybiera, to znaczy sam system monarszy, tak to coś tu nazywa koroną, wybiera, kiedy dany monarcha ma zejść z tego świata, aby służyło to koronie. Tak mówiono o królowej matce, której śmierć no tak się szczęśliwie złożyła w czasie, żeby nie zakłócić obchodów jej jubileuszu i córki. Jubileuszu, który był bardzo ważny do odnowienia poparcia dla monarchii brytyjskiej, szarpniętego po śmierci księżnej Diany i serii skandali, tych rozwodów i tak dalej. Kiedy mówimy o dziadku obecnego, pradziadku obecnego króla, to również nie jest tajemnicą, że skrócono mu okres choroby i to skrócono na tyle radykalnie, że decyzję podjęto między innymi z udziałem żony, czy też za chwilę wdowy, słynnej królowej wdowy, Maritek, zastanawiając się, czy lepiej króla otruć, czy tam poddusić rano, czy wieczorem. Ustalono, że lepiej wieczorem, żeby informacje podały poranne gazety, bo to bardziej prestiżowo będzie. Zatem ta monarchia się nie patyczkuje ze swoimi przedstawicielami, dlatego są to tylko przedstawiciele pewnego systemu, pewnego układu władzy charakterystycznego dla no, takiej starej sieci powiązań, którą no, bardzo pewną dozą nieostrości można nazwać tradycjonalistyczną, konserwatywną, w tym tylko sensie, nie że oddaje wartości konserwatywne czy wartości tradycyjne, ale dlatego, że po prostu jest bardzo, bardzo starą siecią, rozciągniętą nad Europą i światem. Sam Karol ma szereg poglądów wschodnio sympatycznych, prawda? To jest miłośnik starej architektury, w ogóle fachowiec, jeśli chodzi o architekturę. Jego upodobanie do pewnych takich właśnie tradycyjnego stylu życia, raczej takiego związanego z prowincją, prawda, kultywowaniem starych zwyczajów, starej kuchni, no, może być sympatyczne, może wydawać się miłe konserwatystom. Oczywiście przy jednoczesnym przypomnieniu, że jest to człowiek, który odziedziczył po swoim ojcu, księciu Filipie, osobie szalenie niebezpiecznej i wyjątkowo podłej z punktu widzenia wartości konserwatywnych i wartości ludzkich, odziedziczył po nim pozycję w obrębie globalizmu, w obrębie agendy globalistycznej, tej silnie klimatycznej, tej nastawionej na depopulację, tej nastawionej na ścisłą kontrolę nad rozwojem i wzrostem ludzkości. A więc no, jest to człowiek, który być może osobiście reprezentuje nawet dość interesujące poglądy, natomiast bez wątpienia jest przedstawicielem swojej klasy, to znaczy przedstawicielem swojej grupy, jednego z nurtów globalizmu, jednego z istotnych nurtów globalizmu. I pytanie, czy zostanie pozostawiony na tym stanowisku, czy na tej funkcji, którą pełni, czy zastąpiony przez już hodowanego jako bardziej medialny, bardziej nowoczesny, bardziej odpowiadający takiemu cukierkowemu wizerunkowi monarchii przez księcia Williama. No to jest to kwestia, myślę, którą korona z pewnością kiedyś podejmie, nie wahając się, tak jak nigdy się nie wahała. No i wtedy być może długowieczność przodków nie będzie już przeszkodą dla księcia, dla króla już obecnie, Karola, w ustąpieniu z urzędu w tej czy w innej formie. Czy książę Harry ma jeszcze możliwość powrotu, czy uważasz, kto, że... Kto? Nie, ale rozmawiamy o tej rodzinie, czy o osobach postronnych, prawda? No, brat takim Williama, memem, popularnym bracie, memem bracie, jest... Bracie Williama, bracie następca tronu. Tak, przyrodnim bracie Williama, tak. Jest taki popularny mem,
gdzie tam twarz Harego jest wkomponowana w jednego z manifestantów, który tam rzeczywiście był sfotografowany, gdzie się przepchnął tam prawie pod linię procesji z takim transparentem That's not my king. No więc Harego dokomponuje się z tym obrazkiem That's not my dad. I to niech jest odpowiedź. Taka amerykanizacja, taka soap operyzacja rodziny Windsorów, którą prowadzono, ogólnie sprawdza się i nie sprawdza. To znaczy, ten eksperyment zrobiono przy Dianie, prawda? To znaczy, zakładano, że to pomoże monarchii, jeśli się wylansuje przedstawicielkę równie starej rodziny, równie bogatej, na którą w dodatku było mnóstwo haków, bo zaangażowane w różne dziwne interesy, zwłaszcza mówimy tutaj o bracie Diany. Wprowadzenie jej, wylansowanie jej jako takiej prostej przedszkolanki, prawie kobiety z ludu, prawda? Więc to jest Lady Diana Spencer, przedstawiciel jednego z największych rodów. Ona by nie wyszła za Karola, gdyby była człowiekiem z ludu, a sprzedano ją tabloidom bardzo sprawnie, czy tabloidy sprzedały ją społeczeństwu bardzo sprawnie. Myślono, że ona ożywi monarchię. Dowcip polegał na tym, że służby korony się nie sprawdziły. To znaczy, decyzja podjęta wspólnie przez księcia Filipa, przez królową matkę i przez lorda Mountbattena, czyli przez ten triumvirat, który rządził rodziną królewską w konsultacjach z aparatem urzędniczym, nie sprawdziły się. To znaczy, wybrano osobę niezrównoważoną emocjonalnie, która w dodatku postanowiła ugrać własną popularność, czy ktoś przez nią postanowił ugrać popularność pewnych projektów nie do końca zgodnych z tymi lansowanymi przez pałac. No i o mało nie zabiło to szacownej monarchii. Znaczy, z rozgrywki, kto zginie, monarchia czy księżna Diana, zwycięsko wyszła monarchia. Następnie próba takiego właśnie hollywoodyzacji, która została przeprowadzona tylko dlatego, że królowa Elżbieta mogła być zupełnie pewna, że nie jest w najmniejszym nawet stopniu spokrewniona z księciem Harrym. Tytuł zresztą, który nadała mu po ślubie księcia Sussexu, był w historii parokrotnie przywoływany właśnie dla bękartów królewskich, więc było to już wprost zasugerowanie, co babcia, nie, czy nie babcia właśnie myśli o tym człowieku. No a reszta, no to wiecie Państwo, no, jak pamiętacie serial Dynastia, kiedy okazało się, że ma słabą oglądalność wśród afroamerykańskiej widowni, to okazało się, że Blake Carrington ma afroamerykańską siostrę. I nikomu to jakoś nie przeszkadzało, prawda? Kiedy oglądalność Gwiezdnych Wojen wśród Afroamerykanów okazała się mniejsza, pojawił się Lando Calrissian, prawda? I tak dalej, i tak dalej. No więc tutaj wymyślono Meghan Markle, słusznie uznając, że jak ją komuś oddać, no to już lepiej bankartowi. No i przeprowadzono taki manewr. To znaczy, czy on służy popularności monarchii? Popularności bez wątpienia. Czyli wzmocnieniu można by dyskutować. No, z drugiej strony, ci, którzy. Cała taka pachnąca naftaliną grupa, która jeszcze ciągle sądzi, że Kościół anglikański jest na poważnie, że Imperium Brytyjskie to są właśnie te flagi, tweedy, marsze Legionu Imperium i tak dalej, unionizm w Irlandii Północnej. No ci oczywiście mobilizują się, mówią tak, bronimy monarchii, ten okropny Harry, jak on tam mógł o tej Ofry Winfrey i tak dalej, tak mówić brzydko o tatusiu, o królu i tak dalej. To też jest jakaś metoda mobilizowania zwolenników, prawda? No to tak mniej więcej jak PiS chce się zmobilizować, to coś podpuszcza, że będzie grzebał przy aborcji albo przy czymś, co feministki uznają za prawo kobiet, prawda? Tam też się skrzykują, machają tam wieszakami i chcąc, nie chcąc, prawicowy elektorat idzie za PiS-em, prawda? No prosta metoda. Więc monarchia też się tak trochę tutaj, czy te siły stojące przy monarchii też tak się trochę sprytnie organizują. Kreują czasami takie wydarzenia, że o zobaczcie, nas atakują, zobaczcie kto, ci wredni, ci tam łokowcy, prawda, ci tam postępowcy, a my tu jesteśmy ostoją tego narodu. No ale to też są gry. To, że głowa państwa nie jest wybierana, nie oznacza, że ona nie bierze udziału w grze politycznej, w grze sił i to zarówno tej dotyczącej bezpośrednich interesów, miliardów funtów, które tutaj przepływają wokół rodziny królewskiej i arystokracji, i w grze globalistycznej, gdyż rodzina królewska, rodzina tak zwanych Windsorów jest istotnym, jednym z wielu podmiotów uczestniczących w grze globalistów. Na zakończenie chciałem Cię spytać o sprawę nazewnictwa Kaliningrad czy Królewiec, bo bardzo ważną decyzję podjęło gremium, podlegające chyba nawet pod ministra spraw wewnętrznych w Polsce i stwierdziło, że kilka dni temu Kaliningrad już nie istnieje i będzie tylko i wyłącznie Królewiec. Znaczy, ja bym generalnie rzecz biorąc
był mniej zdziwiony, gdyby się podjęli taką decyzję, gdyby tam już był wojewoda królewiecki. No to wtedy tak, no to byłoby to oczywiste, prawda? Nazywanie teraz Kaliningradu Królewcem jest odrobinkę na wyrost, tak bym to ujął. To po pierwsze. Po drugie, to wszystko brzmiało bardzo bardziej poważnie, gdyby nie pouczały nas, jak mówi się na Kaliningrad, te same władze, które od roku mordują gramatykę polską tym obrzydliwym w Ukrainie. No. No więc jak ktoś reformuje język w stronę absolutnego błędu, idiotycznego błędu językowego, to ja jestem sceptyczny co do jego kwalifikacji językowych w innych dziedzinach, prawda? Trzecia kwestia, no ja myślę, że są takie pilniejsze sprawy, no bo Kaliningrad, tam Królewiec, tak zwał, był, jest i raczej będzie rosyjski, ale ja bym był niezwykle wręcz szczęśliwy, gdyby prawdziwą nazwę odzyskało miasto, które było polskie, jest polskie i mam nadzieję polskie będzie, czyli Stanisławów, który nie wiadomo dlaczego nazywa się Iwano-Frankowskim, Iwano-Frankiwskim, bo to się to po ukraińsku wymawia. Ja chciałem przypomnieć antykomunistom, że to był bardzo lewicowy pisarz i dziennikarz rosyjski, więc argumentacja przy Kalinie by bardzo pasowała. Zdekomunizujcie Iwano-Frankiwsk, przywróćcie polską nazwę. Jak się będzie mówiło Stanisławów, to ja będę pierwszy za i mogę nawet pisać Królewiec, mi to zupełnie nie przeszkadza. Ba, wolałbym, żeby Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Infrastruktury zajęło się tym, dlaczego do cholery na polskich znakach drogowych w stronę przejść graniczy ciągle jeszcze jest Lwiw, a nie Lwów, chociaż miało to być zmienione tyle razy. Dlaczego jest Wilnius, a nie Wilno, chociaż miało to być zmienione tyle razy. No tym by się mogli zająć, bo to jest rzecz, myślę, że dużo bliższa Polsce, polskiemu językowi, również i polskości. A już tak gwoli historycznej ścisłości, ja zgadzając się oczywiście z negatywną oceną towarzysza Kalinina, zwracam uwagę, że nazywanie Kaliningradu Królewcem o tyle jest niesłuszne, że Królewiec przestał istnieć, to znaczy to miasto, w którym rzeczywiście jeszcze w XVI wieku księgi prowadzono po polsku, w którym uniwersytet pruski powołano dzięki wsparciu Zygmunta Augusta, ten dawny Królewiec z tym historycznym zamkiem, w którym tyle złych dla Polski decyzji podjęto, ten Królewiec przestał istnieć. I to też taka ciekawostka, bo Polakom się wydaje, że to Sowieci zniszczyli Królewiec. No nie, Królewiec zniszczyli Brytyjczycy. Królewiec został zniszczony w kilku nalotach RAF-u, największym 29 na 30 sierpnia 1944 roku, kiedy 180 kilka Lancasterów rzuciło ponad 480 bomb, prawie nie uszkadzając przemysłu królewieckiego, głównie stoczniowego, ale niszcząc niemal w całości dzielnicę historyczną, czy staromiejską dzielnicę Królewca i dewastując zamek w takim stopniu, że już Sowietom potem niewiele więcej zostało do roboty, niż go rozebrać. Tam stoi ten taki koszmarny gmach, prawda, do jego miejscu, zresztą chyba nieużywany do dzisiaj, który miał być tam domem związków, domem kultury, domem partii, domem wszystkiego, a jest takim dziwnym pomnikiem postsowieckim. Otóż, no, więc umówmy się, Królewiec został zabity w wyniku polityki Churchilla, który bombardował miasta niemieckie. Ja jestem znowu daleki od współczucia do narodu, który dał się wciągnąć w wojnę jako pierwszy, prawda, dał się pociągnąć nazistom, także do czynów zbrodniczych i ludobójczych, ale zwracam uwagę, że Churchill bombardował niemieckie miasta tylko po to, aby mieć jakieś uzasadnienie, by siedzieć przy stole z Rooseveltem i Stalinem. Wkład wojenny Brytyjczyków był niewspółmierny do ich pozycji w tak zwanej Wielkiej Trójce. Oczywiście efekty tych ogromnych bombardowań Królewca, Drezna, Hamburga były militarnie żadne. Brytyjczycy nie uszkodzili w istotny sposób przemysłu niemieckiego. Jak wiemy, też nie zapobiegli przecież zbrodniom niemieckim w obozach koncentracyjnych, nie uszkodzili linii komunikacyjnych, nie pomogli skutecznie powstaniu warszawskiemu, nie zrobili niczego tym swoim wspaniałym RAF-em. Natomiast rzeczywiście wyburzyli sporo historycznej tkanki niemieckiej w Europie Środkowej, tylko po to, żeby pan Churchill mógł sobie siedzieć przy Stalinie i Roosevelcie i wręczać Stalinowi ten słynny miecz, prawda? Więc Królewiec zabili Brytyjczycy, no więc niestety, no ale nie my go będziemy w tej chwili przywracać, no bo jak wiadomo, nasz wojewoda z Królewca został wycofany zaraz po zajęciu. I no, ostatnia uwaga. Po pierwsze, nie Królewiec
tylko niech Lwów i Stanisławów będą naszymi celami, a po drugie, my pilnujmy lepiej, nie czy Królewiec jest Kaliningradem, tylko żeby nie był znowu Konigsbergiem, a Wrocław nie był Breslałem, a Szczecin Szczecinem, bo to jest w tej chwili dla nas dużo, dużo ważniejsze. No właśnie, tym bardziej, że no wiele wskazuje na to, że ta nazwa Królewiec ani u byłych mieszkańców niemieckich tego miasta się nie przyjmie, ani u obecnych rosyjskich, więc to tworzenie nazwy, którą nikt, kto jest związany z tym miejscem, się nie będzie posługiwał, jest trochę, trochę dziwne w tym momencie. I to jeszcze w wersji językowej polskiej, no kompletnie bez sensu, no chyba, że o czymś nie wiemy, że rzeczywiście wojewoda już jest szykowany, już są robione jak gdyby papiery firmowe i tak dalej. To sprawa Kaliningradu, myślę, już została omówiona, to chyba nie będziemy już do niej wracać. Na koniec chciałem cię spytać o twoje prognozy przedwyborcze. Teraz doszło do aliansu Hołowni z PSL-em. Nagle ich notowania poszły w górę. Konfederacja nieco traci. Natomiast pojawił się, to znaczy nie pojawiło się nic nowego, ale zmieniono nazwę z Solidarnej Polski na Suwerenną Polskę. O czym może świadczyć ta zmiana nazwy? Czy jakieś przesunięcie teoretycznie bardziej na prawo, no bo jednak Solidarna Polska miała taką nazwę właśnie solidarystyczną, nie? Wywodzącą się zresztą z tradycji samej Solidarności. A teraz suwerenność, no to tak widzę, że pan Ziobro, pan Jaki i pani Siarkowska zaczynają myśleć o takim, że tak powiem, chyba bardziej tradycyjnym i prawicowym wizerunku swojej partii. No, Solidarna Polska to wszystkim było hasło PiS-u z 2005 roku, które się miało odróżnić od liberalnej Polski, prawda? Więc dlatego ówczesny spin doktor Ziobry, czyli Jacek Kurski, przyjął tę nazwę i eksponowano ją już nie tylko dla odróżnienia od PO, ale dla odróżnienia właśnie od Prawa i Sprawiedliwości, które no, kojarzono z jeszcze bardziej tak naprawdę monetarystycznymi zapędami profesor Zyty Gilowskiej, czyli minister w czasach Marcinkiewicza. I potem ponownie u schyłku tego dwuletniego interregnum pisowskiego 2005-2007. Solidarna Polska miała się od tego odróżniać. Poseł Cymański, który był jedną z głównych twarzy tego nurtu, ku ogromnemu aplauzowi tego aktywu, wtedy zawsze przemawiał. Ta sepsa, ten rak liberalizmu, prawda? I tutaj frenetyczne oklaski, prawda, antyliberalne. Sam pamiętam swój wywiad, który robiłem w Lublinie z posłem Cymańskim do jednej z lokalnych gazet, kiedy on mówił, że no tak, tak, to trzeba się nie bać tradycji patriotycznego socjalizmu polskiego, no tutaj czerwony sztandar mnie nie razi i tak dalej. No to jak na polityków nurtu solidarnościowego to było całkiem nieźle, no innych niż powiedzmy Bugaj czy Piotr Ikonowicz. No teraz absolutnie żadnego programu socjalnego czy ekonomicznego ziobryści nie mają, nie głoszą, nawet nie udają, że coś tam proponują. No być może i zapewne także dlatego, że te same hasła, przynajmniej hasła, no bo nie politykę, przejęło Prawo i Sprawiedliwość, które wbrew temu, co uważają nasi koledzy z Nowej Nadziei, no nie jest partią socjalistyczną, jest partią bardzo nieśmiałej i bardzo ograniczonej redystrybucji, nawet nie zbliżającej się do takiego realnego keynesizmu, więc to jak wszystko w Polsce i w III RP w zasadzie, jak wszystko w III RP jest takie udawane, na niby, takie wymyślone na parę milimetrów, żeby nic tam głębiej nie dłubać i nie grzebać, i żeby nie byłby taki, gdzie będzie sprawdzał. Pamiętajmy też, że obóz ten pisowski powoli staje się obozem postpisowskim, to znaczy no, jeśli wyborcy prawicy śmieją się z Joe Bidena, skądinąd słusznie, jego parodia w wykonaniu prezydenta Trumpa była całkiem udana, to już jest Breżniew Białego Domu, no, ale to tego, co powiedzieć o Breżniewie z Żoliborza, no przecież gdyby Jarosława Kaczyńskiego nie nakręcali co rano, to on by już nie trafił w ten swój czarny garnitur, to już jest widać. No.
z całym współczuciem dla człowieka, któremu, prawda, umarła w zasadzie cała rodzina, no z wyjątkiem tej, która jeszcze tam po bokach robi interesiki, no to on już naprawdę zdziadział, no tak trzeba powiedzieć. Więc mamy do czynienia z okopywaniem się diadochów na własnych pozycjach, to znaczy Morawiecki, Duda, Sasin i Ziobro zajmują pozycję. Powołaniu suwerennej Polski zresztą towarzyszyły nagle proeuropejskie wystąpienia Dudy i Morawieckiego, prawda? Więc jest to ewidentne granie po skrzydłach. PiS się łagodzi, chowa wariatów i mówi, zobaczcie, ale radykalniejszy jest Ziobro, jakby coś, to Morawiecki jest ten fajny, no przecież on był u Tuska, prawda? Centrowi wyborcy, nie bójcie się, my tu będziemy pilnować, żeby wszystko było, prawda, tak, europejsko i chociaż oczywiście po linii pisowskiej, a tam są radykałowie i ten, i tym się zajmie Ziobro. Ziobro pokazuje w drugą stronę. Zobaczcie, tam jest Morawiecki, ten wiadomo, od Tuska, Duda, co to nie chciał podpisywać, i tam reszta, a my tu jesteśmy prawdziwy rdzeń patriotyczny. No rozgrywają nas znowu jak dzieci. Od słynnej rywalizacji, prawda, Wałęsa-Mazowiecki, dzięki której Leszek Balcerowicz mógł tylko dłużej realizować pomysły Saksa i Funduszu Walutowego w Polsce i tym skuteczniej, no co chwila jest to samo, no czy to jest rozgrywka PiS, Platforma, czy jest to dzielenie skrzydeł na PiS i suwerenną Polskę, to jest ciągle to samo, no przecież to jest oszustwo, no jeśli ktoś się na to łapie, no to niestety, ale zasługuje, żeby być oszukany. No niestety, proszę Państwa, sytuacja w Polsce znowu jest jak w tym memie, kojarzycie Państwo, jak ląduje UFO na mazowieckiej wsi, wychodzą ufolutki, wiadomo, zielone, wielkie oczy, zwracają się do rolnika i jak zwykle, i, prawda, podczas tym mówią, no zaprowadźcie nas do swoich przywódców. A rolnik mówi, nie, no, jak to nie, no zaprowadźcie nas do swoich przywódców. Nie, bo się będzie nas śmiali. No takich mamy przywódców, no ludzie, no więc jeśli nie chcemy, żeby się nas ufolutki śmiały, to po prostu wybierzmy inny. I tym optymistycznym akcentem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był Konrad Rękas. Dzięki, Konradzie. Dziękuję serdecznie. A Państwa zachęcam do oglądania naszych programów, zarówno na YouTubie, na Ramblu, na Bitshu, CDA, na VK, czyli w Kontakcie. Wszędzie tam są nasze filmy. Prosimy też o wsparcie finansowe, prosimy o darowizny na konto wskazane na pasku na dole ekranu. Koszty naszej działalności idą cały czas w górę. Organizujemy cykle spotkań jako Warszawska Wszechnica Narodowa. Organizujemy różne wydarzenia. Planujemy kolejne konferencje takie sobotnie, wielogodzinne. Szykujemy kolejne wydawnictwa, więc naprawdę potrzeby są duże, dlatego każda złotówka, którą Państwo wpłacacie, jest dla nas na wagę złota. Zachęcam też do zapoznania się z ofertą książkową. Książki wydane przez Biblioteczkę Myśli Polskiej, nowość Jan Engelgard, Roman Dmowski i trzy pokolenia narodowców. To są te pokolenia założycieli Ligi Narodowej, to pokolenie, które wybiło się na niepodległość w czasie I wojny światowej, no i pokolenie bezpośrednio już II Rzeczpospolitej. Mamy jeszcze parę egzemplarzy. Aleksandr Dugin, Manifest Wielkiego Przebudzenia i Pisma Czasu Wojny. To ta sama seria Biblioteczka Myśli Polskiej. Polecamy książki Henryka Pająka, te pokojowe, pacyfistyczne, ostatnia Na wschodzie bez zmian, książka nawiązująca do pacyfistycznej pozycji z okresu I wojny światowej, dotyczącej I wojny światowej. Ta dotyczy w całości wydarzeń na Ukrainie. Druga, walcząca o pokój, ale nie tylko w kwestii wojen międzypaństwowych, ale również religijnych, aktów terrorystycznych, Apokalipsa bliżej niż sądzicie. Również bardzo wartościowa. No i oczywiście seria czterotomowa, wszystkie tomy do nabycia w cep.sklep.pl. Czterotomowa Chazarska dzicz panem świata, ja tu pokazuję tom pierwszy, Zagłada Rosji, ale są jeszcze kolejne trzy tomy, proszę to sprawdzić na podanej przez nas stronie. No i tradycyjnie książki w dwóch seriach wydawniczych Centrum Edukacyjnego,
seria Gorące Tematy, Masoneria, czyżby papierowy tygrys, a także New Age, Nowa Religia, bardzo ważne pozycje Arnaud de Lassy, Źródła finansowe komunizmu i nazizmu w cieniu Wall Street, z kolei książka oficera służb specjalnych francuskich Pierre de Villemarais i książki będące pokłosiem naszych spotkań, naszych konferencji historycznych, dwa tomy Piłsudski i Sanacja, jeden tom dotyczący Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej, trzy tomy o kulisach II wojny światowej, no i najnowsze książki, jedna już wyszła, główny przedstawiciel Lewicy Narodowej, Bolesław Piasecki, od wodza Falangi do przewodniczącego PAKS-u, a kolejna książka, która właśnie poszła do druku, to o na temat Jędrzeja Giertycha, którego z kolei można nazwać takim patronem prawicy narodowej w Polsce. To wszystko, dziękuję bardzo, dziękuję za wsparcie i proszę o więcej. Dziękuję bardzo Tobie, Konradzie, do zobaczenia.